Dzień dobry, witajcie. Poprzednim filmem trochę wprowadziłam nas w ten temat kalendarzy adwentowych. To co prawda nie jest do końca kalendarz na adwent. Kupiłam go sobie i miałam sobie umilać nim odliczanie do przeprowadzki do nowego mieszkania, ale coś po drodze poszło nie tak, bo to wszystko działo się zbyt dynamicznie i tak naprawdę chyba nie było czasu na to, żeby celebrować to cudeńko. To jest, słuchajcie, Summer of Joy, kalendarz adwentowy, w cudzysłowie oczywiście, Ritualsa, który można kupić latem. Ja go oczywiście kupiłam już dawno temu i on tak sobie przeleżał w mojej szafie i stwierdziłam, że skoro już otwieram kalendarz z Balei, co możecie zobaczyć w poprzednim odcinku, w którym jest też pytanie konkursowe i możecie taki kalendarz właśnie z Balei wygrać, to stwierdziłam, że przy okazji otworzę i ten, żeby już się trochę pozbyć tych pudełek i móc sobie to ułożyć w naszej nowej łazience. Także przechodzimy do otwierania. To jest, słuchajcie, w rogu cena. Wcześniej tego nie zauważyłam. Cena wyjściowa tego kalendarza to było 269 zł. Tutaj jest, o ile dobrze kojarzę, 13 okienek. Ja oczywiście kupiłam to na promocji w Sephorze i on wyszedł mi za jakieś 200. No ale dobra, otwieramy i zobaczmy, co jest w środku. Okienko numer 1, bardzo duże. O, ale lekkie. Dobra, lekki zawód na początek. O, albo i nie. Zapach do domu, jakbym miała ich za mało. Ale ten jest fajny. Mamy tego bardzo dużo, ale te zapachy są absolutnie świetne. Słuchajcie, możecie sobie też zostawić coś takiego w samochodzie. Zamiast takiego, wiecie, zwykłego psikacza, psiknąć to tylko raz. Broń Boże, nie dwa albo więcej, bo to bardzo mocno pachnie. Wystarczy psiknąć raz i naprawdę już przez jakiś dłuższy czas będzie wam to pięknie pachniało. Tutaj w ogóle jest jakiś napis, że szczęście jest fajerwerką, a radość jest słońcem. Paulo Coelho. To było dłuższe, ale nie chce mi się całego czytać, więc lecimy dalej. Mamy pierwszy produkt, bardzo fajny, chociaż miałam nadzieję, że będzie coś większego, bo ogromne było to okienko, ale tu jest coś całkiem dobrze wypakowane. Co my tu mamy? Mam to właśnie przy łóżku. Ten krem jest totalnym sztosem, słuchajcie. On pachnie tak, powiedziałabym, uspokajająco. To jest ten lawendowy, czy to nie jest to? Nie, to jest po prostu wersja Sleep. I słuchajcie, to jest taki, nie będę go wyciskać, ale to jest taki totalny gęścioch. On wam tak na noc mocno oblepia te ręce i naprawdę działa cuda. Także ekstra. Bardzo się cieszę. Bo tamten już mam w połowie zużyty. Także to się absolutnie przyda. Trójka. W ogóle fajnie, że to jest po kolei poukładane, to nie muszę szukać. U, coś dla Andrzejka! Bo przecież wiadomo, że kobieta nie ułożyłaby tego samego produktu do ciała i do włosów. Więc mamy tutaj żel pod prysznic. Znaczy, czy to jest ta wersja chłodząca, czy nie? Ja w Dubaju chyba miałem tą chłodzącą. No jest tutaj mięta, więc może będzie miała takie uczucie chłodzące. Uważajcie, słuchajcie, gdzie tego używacie. Bo może trochę szczypać. Jedziemy. Okienko numer 4. O, znów coś dla Andrzeja. Antyperspirant z Ritualsa. O, to takiego czegoś nigdy jeszcze nie mieliśmy. No, to prawda. To jest totalna nowość dla nas. No dobra, czyli wychodzi na to, że ten mój kalendarz będzie mój i Andrzejka. Dobra, czwóreczka. Lecimy do piątki. Opa. O, to jest dla Katarzynki. To jest Ritual of Mer i to jest, słuchajcie, taki olejek do ciała, jak się tutaj go wyciska z tego opakowanka, to wychodzi wam taka pianka, taki mus, ale jak zaczynacie to rozsmarowywać, to się z powrotem zmienia w olejek. W sensie jest to po prostu olejek z bajerancką konsystencją, jak na Ritualsa przystało. Szóstka jest ogromna i jest duża, więc domyślam się, co może tu być. Patyczki? Czy to nie patyczki? O nie. To nie patyczki? Myślałam, że będzie pianka do kąpieli, ale wcale nie. Co to takiego? Nie wiem, ale zafarbowało mnie od tego pudełka. Cleansing foam. Aha, no to mamy w takim razie coś do mycia twarzy. I jest to żel, który obstawiam, że w formule ma być taki właśnie piankowy.
Jest to dla mnie totalna nowość, słuchajcie, nie mam jeszcze zdania. Jak zużyję, to na pewno się podzielę wrażeniami, ale naprawdę czegoś takiego nie używałam. Ej, a w ogóle to była 9, a to jest 6. Dobra, lekki przypał, idziemy dalej. Z mojej perspektywy wyglądało jak 6. Idziemy do 7, tak? Tak. Otwieranie kalendarzy wcale nie jest łatwe. Co my tu mamy? O, znowu coś dla Andrzeja. Jest to, słuchajcie, spray do poduszki, który ma działać tak właśnie relaksująco, kojąco. Andrzej mówi, że on nie odczuwa tych właściwości, prawda? Takich uspokajających. Ale ładnie pachnie. Ale bardzo ładnie pachnie, tak. 8. Co to jest? Bransoletka. Nie wiedziałem, że rytuał z takie rzeczy ma. Też nie wiedziałam. Pewnie zrobili taką zapchaj dziurę w kalendarzu. No, takie duże okienko w sumie, a takie małe trochę. Taki medalik, bo po prostu na sznurku, nie? Dobra, one są dwie. Czekajcie. Okej, okay, dobra. No dobra, no to mamy tutaj taki zestaw. I to jest, słuchajcie, bransoletka, którą się zawiązuje i możecie się z tym podzielić ze swoją przyjaciółką, tak żeby po prostu okazać waszą wdzięczność. Dobra, dorobili do tego ładną historykę, więc Katarzynka to kupuje. To była 8, 9 już otworzyłam wtedy, jak się pomyliłam. Czyli w takim razie idziemy do 10. Opa, opa, opa. U, coś ciężkiego. Krem do ciała w tym zapachu mer. Już się, słuchajcie, oduczyłam, już nie mówię Budda, bo kiedyś to była Happy Budda. 10, teraz 11. Też mocno wypchane. Mini pianka. Oczywiście w wersji sportowej, więc raczej zużyje ją Andrzejek. 12, jakaś taka miniaturowa. Co tu się kryje? U, ale ciężkie. Perfumy! Ciekawe, jak pachną. No, to jest zalepione, nie chcę tego. Czekajcie, odlepię to tak. Postaram się tak ładnie, żeby takich chamskich śladów po kleju nie było. No i oczywiście mi nie wyszło. Ale nie szkodzi. Uwaga, próba. Ej, jaki ładny zapach. Taki świeży, jak to się nazywa? Dobra, to na górze to jest nazwa. Coś z apostrofem pomiędzy. Nie będę kaleczyć, ale fajnie, fajnie. Podoba mi się to okienko. Przykryję sobie. Dobra, i ostatnie. No to już musi być duża pianka. Będę zawiedziona, jak tak nie będzie. Tak, tu będzie pianka. Tylko jaka? Ritual of Mer. Mam aktualnie peeling z tej serii pod prysznicem, więc pewnie ta pianka od razu tam powędruje, żebym w dniu, kiedy się peelinguje, mogła pachnieć cała tym zapachem. Ekstra! Powiem wam, że naprawdę bardzo spoko, biorąc pod uwagę fakt, że Rituals no nie ma raczej tanich kosmetyków, to wydaje mi się, że ta zawartość, tak jak w moim przypadku kupiłam to na promocji za 200, no to bardzo spoko, bo sama taka pianka kosztuje 45 zł, krem mniej więcej też tyle kosztuje, perfumy, nie wiem, czy taka mała pojemność jest w sprzedaży, wydaje mi się, że najmniejsza to 30, ale pełnowymiarowe perfumy Ritualsa też kosztują, wydaje mi się, że coś koło 200. Na pewno te zapachy do domu też nie są tanie, nie. Ogólnie, jakby to podliczyć, to jestem przekonana, że ten kalendarz zdecydowanie się zwraca. Jestem bardzo zadowolona, bo wszystko jest zachowane w takich zapachach, które ja lubię. Tak naprawdę większość zapachów z Ritualsa lubię. Jedyny, za którym nie przepadam, to jest Ritual of Hammam. Chyba tak on się nazywa. I to jest zapach, który pachnie eukaliptusem. I powiem wam, że jak używałam tej pianki, to dla mnie to pachniało szpitalem, jakoś tak mi się źle kojarzyło. Więc mega się cieszę, że tutaj trafiliśmy na te zapachy typu właśnie Ying, Sport
Chimer. Ekstra. Wszystko to zaraz trafi na moją półeczkę, chociaż powiem wam, że jest tego sporo. I czy to się tam zmieści? Będę musiała zrobić tam niezłe przemeblowanie. Dajcie znać, czy zawartość tego kalendarza się wam podoba i czy zdecydowalibyście się na jego zakup. To jest drugi raz, kiedy pojawia się taki kalendarz, więc obstawiam, że w przyszłym roku też będzie, pewnie będę na niego polować. Pamiętajcie, żeby zostawić mi łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia! Ilekroć oglądałam Karolinę stylizację otwierającą kalendarze i zdarzyło jej się pominąć jakiś numerek albo coś pomylić, to ja mam takie, Boże, to jest tylko kilka okienek, jak można się pomylić. No i właśnie się okazuje, że ja też się pomyliłam. Jak doszło do tego zamieszania z szóstką i dziewiątką, to okazuje się, że w sumie to wcale się nie pomyliłam. A tej dziewiątki w końcu nie otworzyłam. Teraz chciałam się pozbyć tego pudełka i tak coś mi tknęło, żeby zobaczyć, czy tu coś jest. I jest. Ale w sumie ma to sens, bo miało być 13 produktów, a leżało tu 12, także słuchajcie, rehabilituję się. Uuu, świeczka! O! Mieliśmy ją już w kalendarzu. Bardzo fajny zapach. Także tak. Była jeszcze świeczka. No. Przepraszam. Tak się zdarza. Teraz mogę to już wyrzucić. Jest już naprawdę lekkie. Także no. Muszę wam powiedzieć, że wcale nie jest to takie proste. Zwłaszcza jak coś jest tak, że jesteście jakby no z tyłu za tym i nie widzicie dokładnie, co robicie. Przepraszam, to się więcej nie powtórzy, a na pewno nie w tym roku, bo nie mam więcej kalendarzy, które będę otwierać na raz. Został mi tylko kalendarz z Body Shopu, który będziemy otwierać codziennie po okienku w grudniu. No i oczywiście kalendarz z czekoladkami od Kinder. Czekolad. Zmykam. Przepraszam. I dziękuję. I do zobaczenia w kolejnym filmie.